Mamy 17:23. No, zrobiłem, kochani, porządki z plastikiem. Wyrzuciłem co zbędne, zostawiłem tylko to, co mi ewentualnie może być potrzebne. I w związku z tym obejdę teraz dookoła, żeby wam pokazać, jak wygląda na dzień dzisiejszy, 20 marca 2020 roku, otoczenie Bocianówki. No, zobaczmy, tam na dachu mamy Albinkę. Tu w rogu przy płocie Mila, tam próbuje sznurek z patyka ciągnąć, bo wie, że się bawiłem z nią w ten sposób. Wiaderka powyrzucałem, te zbędne zostawiłem, tylko kilka tych niezbędnych. Ewentualnie jeszcze coś, co może mi się przydać. No, rura oczywiście jest, bo to jest rura do zabawy. Ciotka płaczka wyszła, płacze. Co, kiciula? Pieszczo siedzi na bocianim gnieździe przed nim. Chodź, Albineczko. Pozbierałem wszystkie te gruzy, to znaczy te łupki, płyty, które się były wyłamane, popękane na pół i tak dalej. Te wszystkie pozbierałem. Pozbierałem je i złożyłem je w jedno miejsce. W poprzednim filmiku to się pytałem nawet was, czy macie jakieś pomysły, co by z nimi zrobić. No i zrobiłem to, co mi przyszło na myśl. To zaraz wam pokażę. No, tu jest rura taka żółta. To była pułapka. Z dwóch stron były szyberki. W środku było zawieszone mięso. Kotek pociągnął, czy jakieś inne zwierzę, co mu się z tyłu zamykało i z przodu. No, jednego kotka tak złapałem. To było 2 lata temu, jak łapałem do sterylizacji i kastracji. Tu jeszcze myślę, jak rozwiązać ten wózek, żeby był zadaszony, żeby nie mógł. No, tu miał być właśnie w tym miejscu, na środku obrazu, jak widać, miał być zadaszenie. Pan Darek miał zrobić, no ale robotę skończyli, pojechali gdzieś indziej robić i nie ma pana Darka. Dzwoniłem do pana Darka, nie odbierał. Przysłał SMS-a, że zadzwoni. Nie zadzwonił. Przynajmniej do tej pory. Wysłałem mu SMS-a, że są 2 skrzynki narzędziowe. No, nie wiem, kiedy przyjedzie, odbierze. No, myślę, że się zadzwoni kiedyś i się umówimy. O, to tak wygląda, widzicie, dookoła. Teraz co dalej? A dalej to tak. Tu widzicie z tyłu bocianówki, tam jedną płytę ułożyłem. To ułożę płyty tutaj i ułożę płyty tutaj z boku. Z tej strony położę płyty. Z przodu nie będę kładł, bo tam jest nierówny teren, konary i tak dalej. Poza tym linoleum lepiej się tego zmywa i lepiej do wykładania tych kości. A tu jest teren taki pagórkowaty, pełno konarów, tu płyty nie ułoży równo.
chociaż miałem kiedyś taki zamiar. O, Basieńka wyszła, wstała. Basieńka wstała. No, zbliża się pora kolacji, to ona już wie, żeby przyjść. Także ona tam przyjdzie. I tutaj płyty ułożę. Też z boku. Taki chodnik na jedną szerokość. Także z trzech stron zostanie ułożony. Na nasze kiciulki. Gacuś. A. Mila. Albinka. Kos pięknie śpiewa. I to tak by wyglądało na dzień dzisiejszy. Teraz będę się musiał spytać pana dyrektora, kiedy mi podłączy prąd na stałe ze stołówki, tak jak przyrzekał, zaplanowane, i kiedy mi kupi te rynny, żebym mógł założyć z jednej i z drugiej strony. Piękny śpiewak ten kos. Dzisiaj była taka dosyć zabawna sytuacja. Dzwonił do mnie brat. Tam oglądał jeden filmik. Oczywiście ten filmik leciał, żeśmy rozmawiali. Ja w pewnym momencie mówię, co ty tam, jakieś kanarki masz, czy co? Taki śpiew. A mówię, jak to? Przecież to mówi, leci z twojego filmiku. No widzicie. Człowiek tak chodzi po tym tutaj terenie, te ptaki śpiewają, to w pewnym momencie staje się jakby głuchy. Przestaje zwracać uwagę na śpiew tych ptaków. A jak się tak wsłuchać, to cały czas śpiewają. A Romeo tam poleciał. Romeo! Czekamy na kolację, kochani. No, kolację będą zaraz otwierać. Może już otworzyli. Także będę kończył i na kolację szedł.